Siemaneczko, widzą, siemaneczko wszystkim, z tej strony Gamer 1099. Otóż kupiłem nowy mikrofon. Oczywiście niektórzy nie czytają posty na tym, ale wam pokażę, jaki to jest. Tylko gdzie to było? Otóż. No dalej kąpię. Kupię tutaj mikrofon, który jest na zdjęciu taki. To jest Mad Dog, bardzo pożądana firma i on ma czyste audio. Zero szumu, ale łapie czasami z daleka, potrafi, skubany. Kosztował mi, powiem, aparato na biurku 149,99 groszy, ale nie ma go na Media Expert. Sprawdzałem. Poczekajcie, widzowie. To jest ten model? Dobra. Oczywiście udostępnię wam recenzję. Będziecie tutaj opisie mieć. Wyskoczy wam tak i klikniecie i pod spodem będziecie. Otóż wykupili go internetowo. O, przepraszam. Ale to jest call center. A, tego nie polecam tej sera, ponieważ chciałem, ale nie. Otóż wygląda tak, widzowie. Wizualnie recenzja dla mnie jest spoko. Nawet gadałem znajomy przez Discorda. Powiedział: stary, lepiej słychać niż w poprzednim mikrofonie. A co się stało z tym mikrofonem, widzowie? Schowałem go do szafy. Ale ten, powiem widzowie, nie jest taki zły. Nie narzekam. Tu też jest zaokablowanie chyba. Nie, chyba to nie jest zaokablowanie. Chuj wie, gdzie jest. Kable się chowie. Czekajcie widzowie, ja zobaczę na chwilę. Nie, to sprężyny. Widzę. Tak, to są amortyzatory, pamiętajcie. Antytrząsowe. No i komplet wygląda tak. Do przykręcenia biurka. U mnie na szczęście pasuje biurko. Trochę grube jest blat, ale weszło. Pop filtr. Bardzo porządnie. Wykonany, powiem, ja jeśli dotykam ten popfirt, materiał jest fajny. Następna rzecz tu jest kabel. Aha, ten combo do laptopa. No oczywiście gamingowe mają jeden jack z NG. Przepraszam, że kaszę przy mikrofonie. Kurde. No i kabel na jack 3,5 m i tutaj taki co te. Czekaj, sobie przypomnę sobie. No co mikser taki co podłączacie tam mikrofon i mówicie, nie? Tylko trzeba mikserze dobrze ustawić, a mikser kosztuje z 2 koła. I 5000 zł patrzałem pojebane, nie? Ceny. No i gąbka do mikrofonu. Jeśli zdejmę chyba. To nie wiem, czy dobrze mnie słychać, czy nie. Jeśli zdejmę gąbkę, bo zdejmowałem. A jak może z powrotem, to też dobrze słychać. I instrukcja obsługi dla ciotów niektórych.
gada widzowie, sorry, że obrażam niektórych. Po prostu nie lubię instrukcji. No i na koniec jest taka ramię. Musicie zamontować, bo mikrofon nie możecie postawić na biurku. Normalnie, tylko musi wisieć. Dyndać przez te ramię. Tylko najpierw montujecie tak, to na biurko. Potem montujecie to i przykręcacie przez to śrubę. A, też to śrubę na blat. No i potem to przykręcacie. Następnie wkładacie to, przykręcata. Musicie tutaj gdzieś są zaczepy z tyłu, chyba takie dwa. Cisnąć, włożyć mikrofon. Tylko prawidłowo, żeby słychać. Potem pop filtr. To podłączacie jack do komputera. Z tyłu, tylko pamiętajcie widzowie, jeszcze musi być na porcie z tyłu komputera stacjonarnego różowy. Nie może być byle jaki port. Próbowałem. Kiedyś byłem idiotą, to włożyłem i... No i był problem. Ale cóż. To coś szare. Taki przypomina DIN, co na komputerze Retro 286. To wkładacie do pod mikrofon, tylko musi te trzy bolce na trzy. No i OBS-ie, tak, jeśli mieliście taki gorszy mikrofon, pokażę wam. Tylko użyję znowu tą przeglądarkę. Jest i zawie co. Szukamy. Czekajcie, trochę przesunę klawiaturę, bo... No i tutaj wygooglowałem. Więc tak. Odradza kupowanie. Najlepiej je kupować, jeśli pokażę wam, który to będzie, ale chyba nie będzie. Chyba muszę bolele wejść. Tak normalnie. Dobra, weszliśmy w sklep. Chyba gaming. Słuchajcie widzowie. Kurde, nie ma? Audio musi być audio. To jest kurde, widzowie. O, jest. Jest. Nie, czy widzowie jest taki. Dajmy cenę za najgorszą. Jeśli zaczyna to widzowie karierę na YouTube nagrywanie, no to od razu kupowanie za 4 dychy mikrofonu. Gdzieś tu było. Kurwa, widziałem markę. Producenci. Wyszukiwanie było to by.
Nie widzę, czekajcie, ja muszę zobaczyć. A, co widzowie, że tu Windows XP. Ale tak się stało, że lubię XP-ka. Opinie skasujmy. Chyba nie ma. Ale pokażę wam producenta. Ja taki chyba. I on jest najlepszy. Ponieważ dźwięk jego pasma jest dobra. Tu macie herce. Podacje i tak dalej, widzowie. No, widzowie, nie ma na bolele, ale... Mi się wydawało, że ktoś mija. No i tak widzowie, ten mikrofon bardzo dobrze brzmi. Macie stronę producenta, wam udostępnię wtedy. No i co, tak to było. I też o okazyjnej cenie zakupiłem klawiaturę, już pokazuję. Ciapsoki się wyłącza. Łapie głośność. Tyle kosztuje obecnie nowa, widzowie. No teraz wam z góry wyszło. Ale wyrwałem na Allegro, widzowie. Zbyt tanio. Tylko trochę potarte klawisze farba schodzi. I bez tego czegoś. Nawet ich jest mało. No i tak to wygląda, widzowie. Po pierwsze, minus farba. Tak, widzowie, farba schodzi. Wiecie dlaczego? Jeśli palce kładziemy na klawisze i gramy, to farba schodzi. Producent trochę nie przemyślał konstrukcji. Ale da się poprawić fabrykę. Tu też audio numeryczna jest cała. To dziwna. I ona jest niemiecka, ale u mnie nie ma tych znaków. Jak widać, u mnie jest tak. Niemiecka, a tu chyba będzie, widzowie. Jaki się wydaje. Też niemiecka, ale koleś. Ma. Francuska. Azerty. Wiecie czemu francuską nie kupiłem? Ponieważ się umiem francuskiego, a Windowsie ma polskiego oprogramistę. No chyba nie ma. Tutaj widzowie. Nawet Roka to mi mikrofony, nawet nie wiedziałem. Nawet widzowie nawet. Dobra, pokażę wam na najgorsze mikrofony, które istnieją. Cena. Wiesz, to będzie. 60 coś złote. No jest. Kandydaty. Odradzam.
przy pierwszym nagrywaniu kupywanie tego gówna. Miałem, ale nie polecam. O, to oglądałem. Molele. Taki jest mem, widzowie, że... Taki jest mem, że masaka, widzowie, nie? Jak się patrzę, to już kurwa trochę ma bekę z tego mikrofonu. Powiedzcie kurwa, co to jest? Co z tego, że ładnie świeci, widzowie, tak dalej, tak dalej. Ale Jack. Atrapa ten Jack. Miałem ten mikrofon od kogoś. To też nie działało, Jack. Pokrętło. Ale nie widzowie, nie do słuchawek. Do tego całego arsenału. No i Equalizer. Tylko nie do słuchawek, tylko do zmiany echa. I co grażyka woła kasjera. Trochę śmieję się widzowie, ale co? Tutaj chyba nie wiem, co to jest za funkcja, ale zobaczmy opinię widzowie, bo jestem ciekawy. Dość solidny i dobry mikrofon, fajne funkcje zmiany głosu i dobre wy... I dobrze wygląda z RGB. No, chyba nie sądzę. Jak kupiłeś, żałuję tego, że zakupu tego na bolele. Jak chcecie widzowie mikrofony, to wam udostępnię Bugs, tak samo cenę, tylko gdzieś muszę filtry znaleźć. Cena. O, słychać klawiaturę. No cóż. 102. Oh shit, do it again. Dobra, zarazy widzowie. I polecam dla was, jeśli nagrywata coś na studiu domowym oczywiście. Polecam kupić wam taki mikrofon. A ludzie wykupują. To samo jest, ten port. No, musicie instrukcję, bo też instrukcję wstydziłem wam powiedzieć. Ale udało się zamontować. No i co, widzowie? Jeszcze sobie zakupiłem. Kupiłem sobie nowe słuchawki, bo mi się tamte rozwaliły telefonu. Nie łączyło się z Bluetoothem. Myślałem, widzowie, jeszcze to mój telefon zaczyna wariować, a to wariowało. Słuchawki. Raz się rozłączało, raz się połączało Bluetooth. Wziąłem... Idę osoby pożyczę słuchawki, żeby sprawdzić iPhone'em. No i okazało się, że to nie iPhone, tylko słuchawki. A już mimo chciałem ten telefon pierwsze co połamać iPhone 6s i wyrzucić. Ale na szczęście tego nie zrobiłem. No więc widzowie co, upublikuję wideo, tu też macie bardzo porządny raczej mikrofon. Nawet mogę ramię tak zrobić i teraz inaczej słychać i teraz tak. Ja trochę tak będę używał, trochę kiepsko zasłania mi monitor, ale to nic widzowie. Tak opis zostawię.
Kurde, widzę opis. No, no, no. No i dobrze. Co mi sobie powiedzieć? Trochę myślałem, co nagrać, myślałem. Rzuciłem też widzowie, chyba na tym. Siedzę za komputer, ale nie byle jaki. Nie nowszy, ale stary komp. No i co widzowie? To jest Athlon XP. Nie, przepraszam widzowie, Duron. To jest Duron, ale z 2001 roku widzowie, to jest klasyk. Też dostałem z osoby, bo chodziłem w mieście i zobaczyła mnie i pytała, czy biorę jakieś komputery. Także, no tak biorę i na reto gry uruchamiam. Bo niestety moi komputerowicowie nie są reto gry. Tylko na nowsze tytuły. No i dobra, widzowie, zobaczmy, co tu pisaliście w komentarzu moim. Oczywiście na moim kanale, patrzcie widzowie, ja nie kłamię. Tu jest wszystko legalnie. Czy YouTube się nie wpieprzał, czy to ja coś od kogoś biorę? Tu nic nie ma. No i zobaczmy. Mobi Fox oni dawają telefony od iPhone'a i Androida. No tak, i co wiem. No wiem, Assassin. Bo tak nazywa się. Assassin. No i tutaj, nostalgia, Nokia Tune, Samsung Tune, telefony komórkowe i dzwonki. Oczywiście hashtagu. Ej, i Assassin napisał. Ej, za ile chcesz za te telefony? 100 zł czy 70 zł za Samsung i Nokia C2? No i odpisał. Nie sprzedaję na razie. Nie sprzedaję, widzowie. Czekajcie, kurwa. Nie sprzedaję, bo je kolekcjonuję. Na pieniądze. Jeśli podążają. No i tutaj posta rzuciłem na YouTubie, który miałem problem z wentylatorami GIM. I nadal mam problem z RGB. Nie mogę przełączyć pilotem. Ta zjebane wyjął, kurwa. Łączam zawsze kopa. I napisał, ech. Da się, ale musisz z twojej obudowy podłączyć do kontrolera i reset kliknąć, a potem na spokojnie. Assassin, ty tak na serio? Ty tak na serio? Jak ADR startował kompa, jak ten zwiechę dostanie czasami? No i dobra, odpisałem, bo zarazem jakieś switche z tych obudów rozwalonych. No i odpisałem, dziękuję, uratowałeś mnie. Masz jednak informacje z informatyka. No i kolejny post, nikt tu nie odpisuje, to kiepsko. No i co widzowie? Poście samochody i kasę, ile GTA 5 dało się załatwić. No i Assassin kolejny raz napisał. Na bogato lecisz, wow.
No i jeszcze co odpisałem? A teraz? No, lepiej! I kasa, 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 worek z hajsem, worek z hajsem. Widzowie. No i tutaj co wrzuciłem? O wirusów opowieść, które potrafią rozpierdalać komputer. No i ciebie w tyle zostawi. No i Assassin boi się wirusów. No ale są oprogramowania antywirusowe, które ochronią cię jednak przed wirusami. I odpisał, boję się wirusów, jak się zabezpieczyć przed wirusami? No i trzy znaki zapytania dał. No tak, już ci mówię. Oprogramowanie antywirusowe to jest to, że jak klikniesz w fejkowym programie, jeśli ktoś ci da mailu, fake program, to on, ten antywirus, wykryje, że coś nie tak i ci wyświetli, jaki to jest wersja wirusu i odda kwarantanny, a ty możesz usunąć. Tak to działa antywirus, spokojnie. No i tutaj jeden cwaniaczek to napisał. No i nie klikajmy podejrzane linki. No i ten, faktycznie nie klikać podejrzane linki. Bo na YouTube raz cwaniaczek stworzył jakieś konto chińskie. No i dał taki program, chciałem krakowato Windowsa 8 zaktywować na starym komputerze. Podejrzewał, że to był na zakres Pico Windows 7 XP 8.1. No i klikłem, a hasło raz za trzy było i zniszczył system. Niby może było korzystać, nie? Ale takie letkie przecięcia mikro były. No jak uruchomiłem, wyłączyłem komputera, a potem przyszłem do komputera, bo była ważna aktualizacja. No to taka kreska migała, że czeka na dysk. No i nie widział systemu. No i nie mógł boot ID znaleźć. Nawet próbowałem, widział mnie. Wkładałem płytę, ciągle komendy wpisałem, że boot.id, nic nie dało. Za wcześnie pomyślałem. No i to ja odpisałem tutaj, bo widać tu i tutaj ja jestem tu. Napisałem do tego typa, no tak masz rację, jest na stronie Wius Total. Czyli pokazałem wam na odcinku jeden taki fajny stonka, co wrzuca ta pliki i skanuje ta, tylko max megabajtów ileś. Nie możecie z 900 mega lub z 1 giga przesadzić. No i przeskanuje on sobie i wykryje ile wirusów. No i skanuje dane, stronę i pliki też. Na przykład z Grabi. No i następny. Final Countdown Europe Huawei P9 Mini. No tak, widzowie, co tu odpisał? Wow! Jak to może zrobić Spoko MIDI Tune? No i odpisałem, staram się dać MP3. Czyli przekonwertować widzowie z tego oprogramowania, taki emulator da się. No i nowa Assassin's Creed się nazywa i następny to jest, kto to?
Nie wiem, ale dziwna nazwa, nie mogę ogarnąć. I napisał zajebiste RGB. Dzięki. Dzięki ci, że powiedziałeś zajebiste RGB. No, czyli tak. Mam podświetlaną kartę graficzną, logo i fan stop. I te trzy jeszcze wentylator i pamięci RAM DDR4. No i tutaj dzięki, bo to składaj kopa do gier. Pamięci DDR4 się świeci, kartę graficzną i płyta główna i wentylator z Aletium PC. Więc składanie było warto. No i tutaj pomocy widza, wybranie odpowiedniego komputera, opis. No i XCOM. Chyba to jest moderator, tak? Chyba to moderator. Ale dziękuję, że jest moderator. Się przyda. Jak jesteś tutaj, gdzie kursor? Zaznaczyłem, jeśli nadal chcesz być moderatorem przed hejterami, to właśnie potrzebuję ciebie. Możesz mi pomóc. Jesteś mi nadal potrzebny. Ja jestem dla ciebie miły. I ty też, widzu. To jest to, żeby być moderatorem. Idealnie pasuje. Stawię wam ankietę, który będzie, kto chce być ten moderatorem, to niech klika tak, a jak nie chce ktoś, to nie. No i odpowiedziałem. Tak, widzu, pytaj, jeśli błąd jest na tym filmie, to napisz. No musi odpisać widzowie, bo nie, czy błąd popełniłem w tym filmie. Bo filmy, które ma widzowie na dysku, to je kasuję. A najpierw wrzucam zmontowany film. A potem sobie wchodzę tutaj, widzowie, i kasuję. Nowa następna odpowiedź, bo tu leci dobrze na tym kanale. Dobra. Ostatnio za 6200 zł. Kleiłem kompa? Widzu? Nie, czy to jest normalne? Powiedzieć skleić, ale nie sądzę, żeby mówić, jak komputer skleiłeś. Pisze się, że składałem komputer, a nie skleiłem. O kurde, widzowie. Trochę mnie rozśmieszyło to. Ajajajajaj. Boże. Święty, co my tu. No i Supra 13-12. Najlepszy. Daje zajebista fura. Daty. Napisał, no tak, bez problemu można właśnie taki komputer złożyć. Natomiast autor filmu totalnie się nie zna, co można wywnioskować z odpowiedzi na mój komentarz. Supra 1312. Masz przechlapane.
Dobra, napisałem. Ja mam kompa za 5K i działają gry. Czy u mnie działają widzowie, bo gram. Jak ktoś lubi Intel i nową generację, to warto złożyć. Prawda. Skledzik? Masz rację, nieopłacalny jest 1700 soket. Nie, nie. Masz rację, jesteś najlepszy. Daję ci serduszko, nie? No to teraz przy tym. Jak tu się odpisuje do niego? A nic, nie rzucasz tok. Kopiuj. Kurde. Widzowie, trochę starte jest klawisze i dlatego, nie? Opublikuj, kliknęłem widzowie i chyba dobrze zrobiłem. No i dobra, mamy to. Przecież za 6K lepiej pójść na nowy Ryzeny na PS 650 typy Ryzen 5 7600 z ryż 4 Nvidia chyba RTX do ryża piszą zamiast RTX wyłączne kolekcje korektę błędu napisania, bo to poprawia właśnie w telefonach RTX. Dobra, poprawia RTX 4070 Super 32 GB RAMu. W sumie tak, ale pamięci RAM DDR są drogie. Zależy czy na 8K. No was źle czytam, przepraszam. Zależy czy chcę jeszcze coś tu kupić. Bo może by tych 6000 być ujęty jeszcze monitor, a w ogóle to taki sprzęt tylko na Full HD ma być, a wy 6000 by i tak się zmieścił z RTX 4070 Super. Tomasz Trapczyński. Masz rację. Monitor, klawiatura, myszka. Widz, co
co napisał mail, to nie miał myszki ani klawiatury, widzowie. No to jak? Musi jeszcze kupić monitor? Klawiaturę, myszkę. On patrzy na klawiaturę, myszkę. Może zapyta na mailu, w drodze mailowej. No i napisze, zależy czy na 8K czy lub 4K kry. No i napisałem do niego, no tak, zależy jakie gry chce grać i sprawdza się wymagania gier. No i tu masz. No i kolejny komentarz. No ale tu jest zbyt dużo komentarzy, to nie będę czytał. Bo już 41 minut. No a w ogóle chcę podziękować za te suby, które dobiliście. Nie wyświetla nowej listy osób, no ale podziękować chcę i jeśli słyszycie dobrze mnie mikrofonem, to napiszcie, widzowie. Ja więc kończę. Trzymajcie się i jak to było? I trzymajcie się i ten. No, następnym nagraniu nagam coś. Pomyśl się o planach.